czasie. Stefan Kierz. Ważne w całym świecie wykłady, proszę Państwa, a w Białymstoku różańce, ale to trzeba jechać stąd, z Warszawy. Służba zdrowia, a aspekt ekonomiczny. Także na całą wychodzimy, proszę Państwa, bo o co tu chodzi, że nigdy by Angela Merkel nie pomyślała, że jak wpuszcza gościnnie ludzi, to oni atakują. Także nigdy by nie pomyślał, że ten Decameron, jak wychodzi z tej Unii Europejskiej, że to też jakieś reperkusje za sobą są. Także chytrzejszy chyba ten Decameron, bo on abdykował, bo on zrezygnował, a te wszystkie psy będą wieszać tą na Merkel, że wiesz, gości wpuszcza, jest gościnna, a to nie można być. Wszędzie Państwo zobaczą ten Hitler. Wszędzie ten Hitler. To nie ma tak, że ten kraj jest zły, tak jak z tymi Żydami było, prawda? Nie dlatego Was wybrałem, że jesteście największym narodem, najlepszym, a oni ciągle myśleli, och i ach, że oni mają względy, bo to naród szczególny. Nie jest to naród szczególny, zresztą już teraz go nie ma, bo to dawno. Skoro oni zresztą zabili Jezusa Chrystusa, to nie istnieją, ani teokracja Jahwe nie istnieje, ani tego dymku nie ma nad Arką Przymierza. No. Wszędzie Bóg tego świata, małą literą Biblia pisze. Szatan, diabeł jest Bogiem całości. Czesława Roszkowska, Alina Roszkowska, Barbara Kubiak, Dominika Sadowska, Krystyna Sadowska, Regina Sadowska, Regina Sawicka, Agnieszka Zalewska i Florentyna Wądołowska. Bardzo gorąco dziękujemy. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych ofiarodawców. O Państwa pamiętamy w każdej naszej codziennej modlitwie i prosimy jak zawsze o regularną i systematyczną pomoc. Także dla Państwa dedykacja muzyczna. Gdy słońce ześle na ziemię swój blask, znów myślimy płyną przez niebo do... Piękne, no dziękujemy bardzo, proszę Państwa, wspaniałe są te piosenki. Wspaniałe są te piosenki, proszę być z nami i będzie wszystko okej. Tylko Panu Bogu, może ta Matka Boska pomoże, do Matki Boskiej się modlić. Także widzicie Państwo, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra. Patrzę teraz na politykę w Syrii, na to, co się dzieje na frontach w Syrii. Syria, wojna, wszędzie Hitler. No ale jako symbol oczywiście bardzo jest bardzo ważny, jest bardzo ważny dla spójności reżimu. Pamiętajmy, że ci ludzie, którzy walczą po stronie rządowej, no ich bardzo wiele dzieli, ale to, co ich łączy, no to jest właśnie ta postać. Jeżeli spojrzymy na dokumentację zdjęciową z tego konfliktu, to wszystkie bojówki, milicje proreżimowe, no tam wszędzie jako symboliczna ta symbolika, no, zdjęcie prezydenta, tam ono wszędzie się znajduje. To odróżnia tą stronę rządową od strony opozycyjnej, gdzie jednak dla części silną ideologią jest ideologia islamistyczna w różnych wariantach, także niestety salafickiego dżihadyzmu. Dla innej części ideologia odwołująca się do nacjonalizmu syryjskiego, no ale pozbawionego takich odniesień osobowych. Ja pewnego rodzaju optymizmem w odniesieniu do tego zaprezentowanego dzisiaj planu wykazał się z kolei Boris Johnson, szef brytyjskiej dyplomacji obecny. To jest ten człowiek, który przy okazji Brexitu często pojawiał się w mediach, obdarzony dość charakterystyczną fizjonomią, której istotnym elementem jest taka bujna blond czupryna. To już pewnie wszyscy z Państwa wiedzą, o kogo chodzi. Otóż on w środowym wydaniu dziennika The Times napisał, że plan politycznej transformacji, także wiecie, który Państwo, zostanie zaprezentowany w środę w Londynie. Jak ktoś wspomni o Hitlerze, to wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, prawda? Wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Natomiast takie powiedzonka, to co tu Państwo słyszeliście, to są typowe dla mało miasteczkowości, dla wioch takich malutkich. Tutaj Warszawa jest wielką wiochą, bo to 3 miliony, no to przecież nikt nikogo nie zna, mówię, nie zna.